Do montażu instalacji z rur z tworzyw sztucznych użyłem takiego oto zestawu. Instrukcja obsługi wraz z tabelką mówiącą o głębokości i czasie zgrzewu. Stojak, zgrzewarka, zestaw końcówek o różnych średnicach, nożyce i klucz imbusowy. Przed przystąpieniem do pracy zgrzewarkę rozgrzewam do temperatury około 250 stopni Celsjusza. Widoczna rura to PPR, trzywarstwowa, wewnętrzna warstwa jest wzmocniona włóknem szklanym. Przy odmierzaniu długości rury należy pamiętać, aby odliczyć długość odcinka rury, który będzie wprowadzony w kształtkę. Używam rury o średnicy 20 mm, więc odmierzam i zaznaczam 14 mm, które będę wprowadzał do nasadzki i zgrzewarki. Gdy zgrzewarka będzie już rozgrzana, równocześnie wciskam kształtkę na trzpień nasadki oraz rurę wtuleję nasadki. Po 5 sekundach wyjmuję rozgrzane elementy i wciskam rurę w kształtkę. Tuż po połączeniu rury z kształtką dokonuję delikatnej poprawki osiowości złącza. Pozostawiam złącze do ostygnięcia na kilka minut. Do mocowania rur użyłem podpór przesuwnych oraz podpór stałych. Ponieważ rury z tworzyw sztucznych ulegają wydłużeniu pod wpływem temperatury, należy pamiętać o stosowaniu kompensatorów do kompensacji wydłużeń cieplnych.
Dla przykładu, odcinek rury o długości 10 metrów ulegnie wydłużeniu o około 4 do 9 cm pod wpływem działania wody o temperaturze 60 stopni. W mojej instalacji z tworzyw sztucznych wykorzystałem również trójnik, złączkę z gwintem zewnętrznym oraz trójnik z gwintem wewnętrznym.